You know, my voice is not very good. I think by God's grace is doing quite well. Wiecie, że mój głos nie jest w najlepszym stanie, ale dzięki Bożej łasce nadal działa. But I do want you to talk to me, please. Ale okay. Zachęcam do tego, żebyście przychodzili ze mną rozmawiać. Tell me where you come from. Mówcie o tym, skąd jesteście. Tell me where it is in the country. Gdzie to się znajduje w kraju. Tell me about your church. Opowiadajcie o swoich kościołach. Tell me about how you became a Christian. O tym, jak się nawróciliście. Even the struggles you're having. Nawet o zmaganiach, które musicie. If you're willing to do that. Jeśli chcecie. You know, those are the sorts of questions I would ask you. Ponieważ to są pytania, które ja bym wam zadawał. As we go through it, I'm telling you a bit about myself. I w miarę jak idziemy przez te wykłady, to ja zdradzam wam trochę o sobie. I'll appreciate that fellowship. I cenię sobie taką właśnie społeczność. So we laid the foundation in the first session. Na pierwszym wykładzie położyliśmy fundament. This session we want to talk about planting a church. A na tym wykładzie chcielibyśmy mówić o zakładaniu kościoła. And again, some very important biblical principles. I ponownie pojawią się tutaj bardzo ważne biblijne zasady. Then tomorrow we're going to deal with the development of a church. Jutro będziemy zajmowali się rozwojem kościoła. And then in the fourth session, the problems that you can expect. A na czwartym wykładzie zajmiemy się problemami, których należy się spodziewać. Let's be real. Ponieważ powiedzmy sobie szczerze. And then the fifth one will deal with certain specific questions. A piąty wykład będzie poświęcony temu, żeby już zajmować się konkretnymi pytaniami. And I hope that by that time you'll have lots of questions. I moją nadzieją jest to, że do tego czasu tego wykładu będziecie mieli mnóstwo pytań. Then on Sunday I want to speak to you about the gospel. What's the gospel? A w niedzielę chciałbym mówić do was o Ewangelii. Czym jest Ewangelia? Because that's why we're here, isn't it? Ponieważ to jest powód, dla którego tutaj jesteśmy. So, we're going to deal with, first of all, with this question. Where should we go to plant a church? Na początek zajmiemy się pytaniem, dokąd powinniśmy się udać, żeby zakładać kościół. Although maybe we're thinking of Poland, może automatycznie myślicie o Polsce, which is quite natural, co jest naturalną rzeczą. Yet we probably should have a worldwide view, shouldn't we? Ale prawdopodobnie myślę, że powinniśmy mieć szerszy taki ogląd na cały świat. You know, there are still people who have never ever heard the gospel in their own language. Nadal istnieją ludzie, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii w swoim języku. They have no Bible in their own language. Nie mają Biblii w swoim języku. At least you can go on the internet, can't you? Ty przynajmniej, większość z nas, możemy wejść sobie na internet. Polish, English, whatever you want. Możemy wyszukiwać w takim języku, jakim chcemy, po polsku, po angielsku. But what about those millions of people who have no access to the internet? A co z tymi milionami ludzi, którzy nie mają dostępu do internetu? They can only hear the gospel in their own language. They don't know any other. Z ludźmi, którzy mogą usłyszeć Ewangelię tylko w swoim języku, bo innych nie znają. And there are millions upon millions of them. I są miliony takich ludzi. Cade's father. Tata Cade'a. Comes from people, most of whom have no access to the gospel. Pochodzi z takiego ludu, którego większość nie ma dostępu do Ewangelii. Somali people. Ludzie w Somalii. So, I'm just saying, let our vision be as wide as the world. Dlatego chcę powiedzieć, chcę zaznaczyć, że niech nasza perspektywa będzie jak najszersza.
And don't say, but come on, we are so few, what can we do? I nie myślcie sobie, że jest nas tak niewielu, co my jesteśmy w stanie zdziałać. We read in the Bible, don't we, that the 12 apostles turned the world upside down. Gdzieś czytamy w Słowie Bożym, że 12 apostołów wywróciło świat do góry nogami. We'll talk about those things as we go along. Ale będziemy bardziej w szczególe mówić o tych rzeczach w kolejnych wykładach. So let me begin with my own personal experience, if I may. Pozwólcie, że rozpocznę od własnego osobistego doświadczenia. I went as a teacher to Kenya in 1968. W 1968 roku pojechałem do Kenii jako nauczyciel. While at college from 1964 to 1968. I byłem na studiach w college'u od 64 do 68. I used to pray for needs in Africa that we had. For what? For needs in Africa. I ja miałem taki zwyczaj wtedy, żeby modlić się za potrzebami, które są w Afryce. You know, when you start to pray about something. Wiecie, kiedy człowiek zaczyna się modlić o coś, this place needs someone to go and preach. Że modlimy się na przykład o jakieś miejsce, że to miejsce potrzebuje kogoś, żeby tam się udał i żeby nauczał. Don't you say, Lord, I'm here. Do you want to send me? To czy za chwilę nie pojawiają się takie myśli, takie słowa, Panie, poślij mnie, czy nie chcesz posłać mnie, żeby tam nauczać? Here's a financial need, that's genuine. Albo na przykład gdzieś jest jakaś realna potrzeba finansowa. Do we only pray God, please provide the money? Czy modlimy się tylko o to, żeby Pan Bóg w jakiś sposób dał te pieniądze? Prayer is very dangerous. Modlitwa może być czymś bardzo niebezpiecznym. Jesus said that pray, you disciples, pray that the Lord will send laborers into his harvest field. Pan Jezus powiedział w Ewangeliach, żeby modlić się, żeby Pan żniwa posłał robotników na swoje żniwo. That's the end of Matthew chapter 9. To jest końcówka 9 rozdziału Ewangelii Mateusza. Do you know how Matthew chapter 10 begins? A czy wiecie, jak zaczyna się 10 rozdział Ewangelii Mateusza? Jesus sent them out to preach the gospel. Właśnie zaczyna się rozesłaniem 12 uczniów, żeby zwiastowali Ewangelię. You got to ignore those chapter divisions. Trzeba po prostu ten abstrakcyjny podział na rozdziały zignorować. It's almost like they're the answer to their prayer, aren't they? To jest po prostu tak, że oni są odpowiedzią na swoją modlitwę. So that was true of me. I tak samo było ze mną. Amazingly, in the providence of God. I niesamowite w Bożej opatrzności było to. The pastor of the church, and you can't pronounce this place now. Aberystwyth. Yes. Welsh name. It's a Welsh name. Aberystwyth. Tak, to jest walijska nazwa miejscowości, taka. Nazwisko. Czynnik. No, it's a place. Miejsce. Aberystwyth. Okay, miejsce. Someone's been to a conference there, haven't you? Yes. Niektórzy byli na konferencji w tej miejscowości, tak? To jest walijska nazwa. When the pastor was at seminary in America. I pastor stamtąd był na uczelni w Stanach. His roommate for one year was a Kenyan. Jego kolegą z pokoju był człowiek z Kenii. Can you imagine a Welshman in America living with a Kenyan? Możesz sobie wyobrazić, Walijczyk mieszkający w Stanach z Kenijczykiem. So that's where we started our work in Kenya. I tak się rozpoczęła nasza praca w Kenii. But those 10-15 years beforehand, God had already prepared the way. Ale już 10-15 lat wcześniej Pan Bóg przygotowywał do tego drogę. Anyway, let me not go on too long, but there are so many things one can talk about in one's life where God has directed. Ja nie chcę za bardzo przeciągać tej historii, ale jest tak wiele przykładów tego, jak Pan Bóg kieruje ścieżką człowieka. Let me give you a couple of examples of how ministries started in Kenya. Pozwólcie, że dam kilka przykładów tego, jak różne służby zaczynały się w Kenii. In the northwest of Kenya,
There's a people called the Pokot people. Na północnym zachodzie Kenii jest taki lud, który nazywa się Pokot w Kenii. And there was a church working among them. They were unreached with the gospel. I tam była, oni, ten lud był, nie dotarła wcześniej do nich Ewangelia i pewien kościół nad nimi pracował. But you have to get registered with the government in Kenya to work as a church. I w Kenii są takie zasady, że trzeba zarejestrować się, jeśli chodzi o rząd, żeby móc tam pracować jako kościół. And it was not easy. I to nie jest coś łatwego. And they couldn't get that registration. I były problemy z tym, żeby zdobyć tą rejestrację. So they came to us. Dlatego oni przyszli do nas. Now why did they come to us? Ale no właśnie, dlaczego przyszli do nas? Well, because they had contact with certain Christians in Britain who knew me. Ponieważ oni mieli kontakt do pewnych chrześcijan w Wielkiej Brytanii, którzy znali mnie. So you see, God has these things all planned long beforehand. Później okazuje się, że Pan Bóg już miał te różne rzeczy zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. We have no idea why we meet certain people. I my często nie mamy pojęcia, jakie jest znaczenie tego, że spotykamy różnych ludzi. Maybe if I get the opportunity, I'll tell you more about Pokot people another time. Ale może będę miał później jakąś okazję, żeby trochę więcej wam opowiedzieć o tym ludzie Pokot. Let me tell you about the Somalis. Pozwólcie teraz, że podam wam przykład ludzi w Somalii. Cade's father is a pure Somali. Tato Cade'a jest czystym Somalijczykiem. His mother is in Ethiopia. A mama jest z Etiopii. So one day, I must say this, all Somalis, almost all are Muslims. I musicie też wiedzieć, że prawie wszyscy Somalijczycy są muzułmanami. So one day a Somali knocks on the church door. Can you imagine? I pewnego dnia wyobraźcie sobie, że pewien Somalijczyk puka do drzwi kościoła. He's called Adan. Adam. Adan. Adan. Yeah. Nazywa się yeah. Adan. Adan, that's right. Adan. Yes. And he says, I want you to give me help so that I can teach my people English, because they're all going to America. I on przyszedł z prośbą, żeby pomóc mu uczyć jego ludzi angielskiego, ponieważ oni mieli udać się do Stanów. I wouldn't usually agree immediately to that. I ja zwykle na coś takiego bym się od razu nie zgodził. But that was too good an opportunity to miss. Ale to była zbyt dobra okazja, żeby ją przepuścić. So I put my foot in the door. Dlatego włożyłem stopę w drzwi. He later became a Christian. He professed Christ. On później nawrócił się, wyznał Chrystusa. And his community in Nairobi was so angry. I jego społeczność tam lokalna w Nairobi była tak zdenerwowana. They accused him to the police of a very serious crime. Że donieśli na niego na policję, oskarżyli go o bardzo poważne przestępstwo. Paid the police a lot of money. Zapłacili dużo pieniędzy policji. Because it was a false accusation. Ponieważ oczywiście to było fałszywe oskarżenie. And he was put in the police jail. I został przez policję umieszczony w więzieniu. Now you're shaking your head, but that was a wonderful thing. Możecie mieć różne reakcje na to, ale to była wspaniała rzecz. Because at worship the next Friday. Ponieważ na zgromadzeniu w kolejny piątek. The imam made a public announcement. Ten człowiek publicznie ogłosił. We owe the police money because we've accused this person of a crime. We owe the police money, bribery. Bribery. Those who accused him. Pardon? Who announced those who accused him? Oh, the imam. The imam got up in the mosque. Aha. Sorry. The imam got up in the mosque. Imam, okay, imam. I'm sorry, the imam. Wstał i ogłosił, że jesteśmy dłużni policji pieniądze za tą łapówkę. And so Abdi, his father, said, what's going on? I wtedy tato Kejda właśnie zapytał się, o co chodzi, co się dzieje. Went to visit him in the police cell. I wtedy on, właśnie tato udał się, żeby tego Adana odwiedzić w tej celi więziennej. And Kate's father was directed to come to us. I wtedy tato Kate'a przyszedł bezpośrednio do nas. See,
God uses even the wickedness of men, doesn't he? Czyli w tym przypadku Pan Bóg nawet tą podłość ludzką użył do tego, żeby wykorzystał ją po prostu, żeby się spotkali. And so we saw three Somali men profess Christ. I w końcowym efekcie trzech mężczyzn z Somalii wyznało wiarę w Chrystusa. You got to appreciate 20 years ago there were almost no Christians anywhere in the world from the Somali community, the 20 million Somalis. I musicie sobie właśnie to uzmysłowić, że 20 lat temu praktycznie w ogóle nie było chrześcijan w tamtej społeczności Somalijczyków. Even today in Somalia you can't openly be a Christian. Nawet dzisiaj w Somalii nie można otwarcie być chrześcijaninem. Anyway, that's again another story. Ale to inna historia. Although the story doesn't end there even. Chociaż to też nie jest jeszcze koniec tej historii. Because one of those Somalis was converted. Ponieważ jeszcze jeden z tych Somalijczyków się nawrócił. Was a drinking partner with the leader of another community of people. Okej, czyli jeden z tych, który się nawrócił, był takim kolegą do picia przywódcy innej społeczności w Somalii. Called the Rendili. Którzy nazywają się Rendile. And they're another almost completely unreached people in Kenya. I to jest kolejna taka zamknięta grupa, do której praktycznie nie ma dostępu. And so now God opens that door. I w taki sposób przez tego jednego człowieka znowu Pan Bóg otworzył tam do nich drzwi. And I'm saying, this is how God works. I to jest kolejny przykład tego, w jaki sposób Pan Bóg działa. Anyway, there's so much to be said, but I hope that helps you a bit. I mógłbym dużo więcej rozwijać tę historię, ale mam nadzieję, że te krótkie przykłady pomagają to zilustrować. So I want us to look in Acts chapter 13. Chciałbym, żebyśmy się wspólnie przyjrzeli 13 rozdziałowi Dziejów Apostolskich. At the first missionary journey. I pierwszej podróży misyjnej. Why did the missionary journey take place? Dlaczego miała miejsce ta podróż? And why did they go where they went? I dlaczego oni poszli akurat tam, dokąd poszli? We're in Antioch. Tutaj jesteśmy w Antiochii. Hope you remember, that's the first place where non-Jewish people, the Hellenists, became Christians. I tu musimy pamiętać, że to jest to miejsce, w którym pierwsi nie Żydzi, Heleniści, stali się chrześcijanami. And so we find the leaders of the church in Antioch. I tutaj widzimy przełożonych tego zboru w Antiochii. They're named there in verse 1. Oni są nazwani w wersecie pierwszym. And they're praying. I oni modlili się. And we assume that they're praying about the mission to the Gentiles. That's what we assume. I zakładamy, że oni modlili się właśnie o tą misję wśród pogan. Because that's what God says in verse 2. Ponieważ to Pan Bóg mówi w wersecie drugim. Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. I właśnie Pan mówi, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. So they are set apart by the church. Czyli oni są odłączeni przez Kościół. And please notice that that's what happened. I zwróćmy uwagę, że to miało miejsce. It's all church-centered. Czyli znowu to jest, w centrum jest Kościół, to jest skupione na Kościele. It's the church leaders who are praying. To przywódcy Kościoła modlą się o to. It's two of the church leaders who are set apart. I to także the leaders are set apart. It's two of the church I też leaders z grona przywódców, liderów, dwaj zostają odłączeni. And then there is prayer and fasting and they're sent off. Dalej następuje modlitwa, post i potem są oni wyprawieni. So where do they begin? I gdzie oni zaczęli? Well, where would you begin? Gdzie wy byście zaczęli? Well, Barnabas comes from Cyprus. Barnaba pochodził z Cypru. That's his home. To jest jego domowe strony. Right. That's an island, yeah. Cyprus, you know? Cypr, wyspa, tak? Yeah. It's an island not so far away from Antioch. Nie tak daleko od starej Antiochii. So they go to his home place. Więc idą w jego rodzinne strony.
And then they go to the land just to the north. Potem udają się tam na północ. And they keep going. As long as a place will have them, they stay there. I tak długo jak mogą, jak im pozwalają, to oni zostają w tym miejscu. And when they're kicked out, of course they have to go to the next place. I kiedy zostali stamtąd wyrzuceni, to oczywiście poszli do kolejnego miejsca. If you read chapters 13 and 14, jeśli przeczytacie rozdziały 13 i 14, in Antioch and Lystra and Iconium, they are thrown out, they are persecuted. To widzimy to, że zarówno w Antiochii, w Iconium i w Listrze są wyrzucani, są prześladowani. Of course, the persecution is God's providence. I oczywiście to prześladowanie także jest Bożą opatrznością. You have to move on. Bo trzeba iść dalej. Then they return through those very cities where there are churches. I potem oni wracają przez te miasta, w których są kościoły. And we're told in chapter 14 and verse 22. Chapter 14 verse 22 that they encourage the disciples in those churches. I w 22 wersecie 14 rozdziału dowiadujemy się, że oni zachęcają uczniów w tych społecznościach. So what do you learn from this? Czego się z tego uczymy? Definitely that God is sovereign in his providence. Znowu tego, że Pan Bóg jest suwerenny w swojej opatrzności. But they also use their mind. Ale oni także korzystali ze swoich umysłów. Let's go to your home place first, Barnabas. Ponieważ najpierw pojawiła się myśl, żeby Barnabo udać się w twoje rodzinne strony. Let's flee this place because we're being persecuted. Potem kolejna naturalna myśl. Uciekajmy stąd, bo nas tutaj prześladują. Let's visit the churches which have been established to strengthen them. Potem kolejna myśl. Odwiedźmy te zbory, które już zostały ustanowione, żeby je wzmocnić. Okay, so that's something you can see very clearly always, but especially there. To zawsze widać bardzo wyraźnie, ale szczególnie w tych przypadkach. So may I give you some principles in answer to that question, where to go? Pozwólcie, że dam wam pewne zasady w odpowiedzi na to pytanie, dokąd się udać na początku. First of all, God's will is clear. The whole world. Po pierwsze, Boża wola jest jasna. Mówi, żeby iść na cały świat. Please, in your prayers, don't confine yourself to Poland. I moja prośba do was jest taka: w swoich modlitwach nie ograniczajcie się do Polski. And secondly, po drugie, prayer. Modlitwa. God, you've given us this commission. Show us how we are going to fulfill it ourselves. Modlitwie, Boże, ty dałeś nam to posłanie. Pokaż nam, objaw nam, jak mamy je wypełnić. To whom was that commission given? Komu to posłanie zostało dane? You know, go into the world and make disciples. Żeby iść na świat i czynić uczniami. Is it just people like me? Do takich ludzi, czy tylko takich ludzi jak ja? Well, it was given to the 11 apostles. To zostało oryginalnie dane 11 apostołom. And it didn't finish with them. Ale to nie skończyło się na tych 11. Because Jesus says, I'm with you even to the end of the age. Ponieważ Pan Jezus powiedział, że ja jestem z wami aż do skończenia świata. And these apostles were the foundation of the church. I ci apostołowie, oni byli fundamentem kościoła. So that commission is handed down through the church. I to wielkie posłanie, ono jest przekazywane dalej poprzez kościół. If you like, the baton in the race is now passed to us. Tak jak pałeczka jest podawana w sztafecie dalej. We need to pray. My musimy się modlić o to. We live in an age where you can know everything 1 minute after it's happened. Don't you? Żyjemy w takich czasach, gdzie możemy wiedzieć o wydarzeniach minutę po tym, kiedy się wydarzyły.
When a bomb falls in Ukraine, you can see it on the internet. Jeśli bomba spada w Ukrainie, to za chwilę możesz o tym, możesz to widzieć w internecie. There's no excuse for ignorance from us. W naszych czasach nie ma wymówki do bycia ignorantem. And I'd encourage you to think more widely. Dlatego ja zachęcam was do tego, żebyście poszerzyli swój horyzont. Then the third thing. Trzecia zasada. There's the whole world. Czyli cały świat. There's prayer. Modlitwa. And now God in his providence has given you knowledge and certain contacts. I teraz trzecia rzecz. Bóg w swojej opatrzności dał ci pewien zestaw wiedzy i pewne kontakty. Somebody comes to this conference from another part of Poland. Ktoś przyjechał na tę konferencję z innej części Polski. That could be an opportunity. He says, come, how can we plant a church where I come from? Ten ktoś może kogoś tutaj zapraszać, pytać się, zapraszać do tego, żeby zakładać kościół tam, skąd on pochodzi. A brother from India comes. Pojawia się brat z Indii. And he tells you about India. I on może opowiedzieć ci o Indiach. He tells you that there are places where the gospel hasn't penetrated. Może powiedzieć o miejscach, do których Ewangelia jeszcze nie dotarła. God brought him in your midst. Bóg go tutaj przyprowadził i on tutaj jest. A brother from Ethiopia comes. Brat z Etiopii się pojawił. He tells you about his dad visiting Somaliland. On może powiedzieć o swoim ojcu, który odwiedził Somalię. You've never heard of Somaliland, have you? Zgaduję, że nigdy nie słyszeliście żadnych historii, żadnych wieści z Somalii. It's in the north of Somalia. Tutaj mówimy o północnej części Somalii. It's a country, but nobody recognizes it. It's an independent country. Okay. And it's not Somali. No, it's not Somali, it's Somaliland. Okay, dobra. Somaliland. Dobra, czyli jest not Somalia i jest Somaliland, czyli jest coś na północy, co jeszcze jest osobnym krajem, tak, okej, przy Etiopii, tak, region Etiopii. And there are Christians there. I tam też są chrześcijanie. But they have to meet in hiding. Ale oni muszą spotykać się w ukryciu. And many have been arrested. I wielu zostało uwięzionych. So, you see what I'm saying? God in his providence brings knowledge to you. I do tego zmierzam, że Bóg w swojej opatrzności daje wam jakąś wiedzę, jakieś informacje. These are all in God's providence. I to wszystko dzieje się właśnie poprzez jego opatrzność. Or maybe you pick up a book. A może dzieje się tak, że trafiasz na jakąś książkę. Or read an article. Albo czytasz jakiś artykuł. Somewhere. Gdzieś. About a place. O jakimś miejscu na świecie. And it grabs you. I to jakoś ujmuje ciebie. That's actually what happened to me. A to coś takiego właśnie stało się ze mną. There was a missionary book table. Był taki stolik z książkami misyjnymi o misji. And I opened one. I otworzyłem jedną z nich. And there I saw the word Sudan. Widziałem tam słowo Sudan. And I closed it. Zamknąłem. I picked up another one. Poniosłem kolejną. Same thing happened again. To samo się stało. And seriously, I wanted to be a missionary in Sudan. Ja chciałem być misjonarzem w Sudanie. But it was closed to the gospel in 1965. Ale to miejsce było zamknięte dla Ewangelii w 65 roku. I was able to go there finally in 2010. Ale byłem w stanie tam w końcu się udać w 2010 roku. But South Sudan is a country in very great need. Very, very great need. Natomiast południe Sudanu jest krajem, który ma wielką, wielką potrzebę. Then number four then. Czwarta zasada. You grab opportunities by faith. Chwytać się sposobności na wiarę, poprzez wiarę. If you recognize that God is in control. Jeśli wiesz, że to Bóg ma kontrolę. That he has a purpose in everything he brings to you. Jeśli on zmierza do jakiegoś celu we wszystkim, z czym ty się stykasz.
look to see God's direction in those things. To wypatruj, jaki Bóg kreśli kierunek w tych wszystkich rzeczach, z którymi się stykasz. Begin to pray for India now, isn't it? Begin to pray for India. Na przykład, możesz zacząć się modlić o Indię. And if you get to know Kate, begin to pray for Ethiopia. Albo możesz poznać lepiej Kejda i zacząć modlić się o Etiopię. Right, the second question we want to look at then this evening. Drugie pytanie, które chciałbym dzisiaj poruszyć. Is how do we start a church? To jak zacząć kościół? I'm going to give you the principle. I znowu podam wam zasadę. You've identified the place. Czyli już załóżmy, że odpowiedzieliśmy na to pierwsze pytanie, czyli odkryliśmy, zidentyfikowaliśmy miejsce. What's your method? To teraz jaką metodę przyjąć? Here it is. I oto ona. Preach. Zwiastowanie, nauczanie. And number two, preach. Po drugie znowu, zwiastowanie. Number three, i po trzecie, you got it, mnie. Już preach. Wiecie, o co chodzi, zwiastowanie. I mean, seriously, that is it. Naprawdę, to jest zasada. Preach. Zwiastowanie. Zwiastowanie słowa. In a sense, it's that simple. I mean, I know it's not, but the method is very clear and very simple. Z jednej strony to jest proste, choć może wcale nie w praktyce, ale z zasady jest to bardzo, bardzo przejrzyste, bardzo klarowne. And I want to convince you of this. I chcę was przekonać o tym. Because I've been accused in Kenya. Why are you just preaching? I ja spotkałem się z takim zarzutem w Kenii. Dlaczego tylko zwiastujesz? Why aren't you starting hospitals and doing development work? Dlaczego nie zakładasz szpitali? Dlaczego nie rozwijasz innych rzeczy? So let's look again at the first missionary journey, Acts 13 and 14. I znowu przyjrzyjmy się pierwszej podróży misyjnej, czyli od 13 rozdziału Dziejów Apostolskich. This is going to be boring. To będzie nudne. Because the same thing can be repeated over and over and over again. Ponieważ ta sama rzecz będzie się powtarzała znowu i znowu i znowu. But it's there in the Bible. Ale ona jest w Biblii. And those of you who are teachers, i ci z was, którzy są nauczycielami, you know that the art of teaching is, to wy wiecie, że sztuka nauczania polega na repetition. Thank you. Repetition. I'm glad we agree there. Dotarliśmy do tego wniosku. So just turn to Acts 13. Czyli Dzieje Apostolskie 13 rozdział. We're in verse 5. Werset 5. They're in Cyprus and they come to Salamis. Są na Cyprze i przybyli do Salaminy. What do they do there? I co tam robili? I'm reading. They proclaimed the word of God. Zwiastowali słowo Boże. That's the only thing we're told. To jedyna rzecz, której się dowiadujemy. We're not told where they stayed. Nie ma mowy o tym, gdzie się zatrzymali. Or with whom they stayed. Z kim się tam byli. Or the food they ate. Ani co jedli. Or what they did every day. A czym zajmowali się na co dzień. In detail. W jakichś szczegółów. There's only one reason why they went. To preach the word. Jest podana tylko jedna rzecz, że zwiastowali słowo. So then in verse 7. W wersecie 7. They come to Paphos, still in Cyprus. Oni w wersie 7 są. To where? Paphos, verse 6, sorry. Szósty, do Paphos. Dotarli do Paphos. Still in Cyprus. Tak, nadal są na Cyprze, teraz to Paphos. And there's a Roman official. He wants to hear the word of God. The end of verse 7. Tak, i w 7 wersecie mamy człowieka, konsula rzymskiego, który chciał usłyszeć słowo Boże. See, he already knows that Barnabas and Saul are preachers. I on już dowiedział się o tym, że Barnaba i Saul są nauczycielami. So he wants to see them so he can hear for himself. Dlatego on chce się z nimi spotkać, żeby usłyszeć, co mają do powiedzenia. Then they come to Antioch, verse 13 and following. Antioch. Dalej oni docierają do Antiochii, w wersecie 13 i dalej. And we read in verse 14. They go to the synagogue.
I w wersie 14 czytamy o tym, że weszli do synagogi. And Paul stands up to preach. I Paweł wstaje, żeby nauczać. We're told his sermon. I tutaj czytamy o jego kazaniu. And then the Jews object. I potem Żydzi sprzeciwiają się mu. And when he preaches the next Sabbath. I kiedy on naucza w kolejny sabat, the preachers begin to preach to the Gentiles instead of the Jews. To wtedy ci nauczyciele przestają zwiastować Żydom, a zaczynają zwiastować poganom. We read in verse 44. Czytamy w 44 wersecie. The next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of God. W następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. And then in verse 49. I w 49 wersecie. And the word of the Lord was spreading throughout the whole region. I rozeszło się słowo Pańskie po całej krainie. This is all about the word of God, isn't it? I to wszystko jest ciągle o Słowie Bożym. That's what they did. Tym oni się zajmowali. The interest is, what's the reception to the word? Czyli tutaj they were interested. What's the reception for the word? Czyli kwestia jest, jakie było przyjęcie Słowa Bożego. They are thrown out of Antioch. W zasadzie wyrzuceni z Antiochii. In chapter 14, verse 1, they come to Iconium. I w 14 rozdziale 1 zacie oni docierają do Ikonium. And they speak. I mówią. They spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. I oni przemawiali w taki sposób, że wielka liczba Greków i Żydów uwierzyło. We read in verse 3, they remained for a long time speaking boldly for the Lord. I czytamy w trzecim wersecie, że przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie ufności ku Panu. It's becoming repetitive, isn't it? I to się powtarza, widzimy, że jest pewne powtórzenie. Hitting the same thing over and over again. Ciągle jest wykonywana ta sama rzecz, powtarza się ta sama rzecz. Then they have to flee to Lystra. Później znowu muszą uciekać i udają się do Listry. Werset 6. They fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the surrounding country. Verse 7. And there they continued to preach the gospel. Uszli do miast likaońskich, Listry i Derbe i okolicy i tam zwiastowali dobrą nowinę. We're told about a man who listened to Paul speaking. Verse 9. I w 9 wersecie dowiadujemy się o człowieku, który słuchał Pawła, kiedy przemawiał. And first of all, the residents of the town say, "You're gods." I najpierw mieszkańcy tego miasteczka stwierdzili, że jesteście bogami. And when Paul and Barnabas refused to worship, they turned against them and stoned Paul to death. A kiedy Paweł i Barnaba sprzeciwili się temu, żeby była im oddawana cześć, to oni sprzeciwili, ten tłum zwrócił się przeciwko nim i ostatecznie ich ukamienował. Now this is the amazing thing. I to jest niesamowita rzecz. They left Paul for dead. Że czytamy tutaj, że zostawili Pawła na śmierć. Verse 19. W 19 werset. They stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. Ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Verse 20. But when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city. And on the next day he went on with Barnabas to Derbe. Kiedy go jednak, werset 20, przepraszam, uczniowie obstąpili, wstał i wszedł do miasta, nazajutrz zaś odszedł z Barnabą do Derbe. So what would you do if you've been stoned to death? Co wy byście zrobili, gdyby was ukamienowali tak, żebyście byli jak martwi? You'd have a bit of a rest at least, wouldn't you? Pomyślałbyś może, w końcu odrobina odpoczynku. You'd think, this is dangerous work, let me be careful. Albo może byś pomyślał, to jest naprawdę niebezpieczna robota, od teraz będę ostrożny. But we read in verse 21. A my czytamy w 21 wersecie. When they had preached the gospel to that city, that's Derbe, they made many disciples. Że oni zwiastowali dobrą nowinę także temu miastu i pozyskali wielu uczniów. Paul just doesn't get tired, does he? Tutaj widzimy, że Paweł się po prostu nie męczy. He's got one thing to do and he's going to do it. On ma jedno zadanie i on będzie je wykonywał.
almost at the end of the first missionary journey. Rome. We're almost at the end. Prawie jesteśmy na końcu pierwszej podróży misyjnej. And they return to these cities of Lystra and Iconium and Antioch. Tutaj czytamy, że oni zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii. What do they do when they get there? I co oni tam robili, kiedy tam dotarli? Verse 22. Werset 22. Strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Oni znowu zwiastują, nauczają. Oni przychodzą do tych uczniów ze Słowem. And then finally, i na samym końcu they go further south to Perga, verse 25. Idą dalej na południe, werset 25, do Pergę. We read, and when they had spoken the word in Perga, they went down to Attalia. I czytamy o tym, że kiedy powiedzieli słowo w Pergę, to potem poszli do Atalii. Please don't get tired of reading that. Proszę, nie bądźcie zmęczeni czytaniem tego. This is the word of God. To jest Boże Słowo. It's repeated, so we don't miss it. To się powtarza, żebyśmy tego nie przeoczyli. We have to know that in every place he preached the word of God. My musimy zauważyć, że w każdym miejscu oni zwiastowali Słowo Boże. It's the only thing he did. I to jest jedyna rzecz, którą robili w każdym miejscu. And that's the way churches were started. I to w taki sposób kościoły były zakładane. As you read through Paul's writings, kiedy czyta się listy Pawła, so many times Paul speaks of his determination to preach the gospel. To tak wiele razy można spotkać się właśnie z determinacją do głoszenia Słowa Bożego, o której mówi Paweł. He tells the Corinthians. On Koryntianom mówi, when I came to you, kiedy do was przybyłem, only one thing I wanted to do. To chciałem tylko jedną rzecz robić. I wanted to preach Jesus Christ and him crucified. Chciałem głosić Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Later he said, woe to me if I don't preach the gospel. Później on mówi, biada mi, jeśli nie będę zwiastował Ewangelii. To the Romans he says, I'm a debtor to you. I must preach the gospel to you. It's what I owe you. A do Rzymian on mówi, że jestem wam dłużny to, jestem wam winien zwiastować Ewangelię. We have one example of what he did in Ephesus. I mamy jeden przykład tego, co on robił w Efezie. So we can look in detail at Paul's preaching in Ephesus. I przez to możemy przyjrzeć się w szczególe zwiastowaniu Pawła w Efezie. And it's found in Acts chapter 20. I to mamy w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. You might know that as he's journeying to Jerusalem, the elders come and meet him on the way. I tutaj czytamy o tym, że kiedy on jest w drodze do Jerozolimy, to starszyzna Efeska się z nim spotyka. He tells them, I'm never going to see you again. I on wtedy im mówi, że już nigdy ich nie zobaczy. So he reminds them of his ministry to them in the past. I przy tej okazji on przypomina im o jego służbie dla nich w przeszłości. That verse is 18-27. To są wersety 18-27. And then he exhorts them to be faithful. I potem on napomina ich, zachęca ich, żeby byli wiernymi. But what I want to show you is that as he describes his ministry. Ale to, co ja chcę wam pokazać, to to, że kiedy on mówi o swojej służbie, he uses so many different words to describe his speaking ministry. To on używa tak wielu różnych słów na określenie właśnie swojej służby głoszenia. In verse 20,
And I don't know how it's translated into Polish, but in verse 20 he declares the word to them. W wersecie 20, to znowu będziemy mieli kwestię tłumaczeń między angielskim i polskim, natomiast w 20 wersecie mamy to, że on zwiastował, nie uchylał się od zwiastowania wszystkiego. In the same verse, he teaches them. I w tym samym wersecie mamy też od nauczania. In verse 21, he testifies to them. I w wersecie 21 my tu mamy w warszawskim wzywając, w angielskim jest testify, składać świadectwo, świadczyć. In verse 25 he's proclaiming. W 25 wersecie 25? The end. Proclaiming the kingdom. I've done about. Głosząc królestwo. Głosząc, tak. He's proclaiming. Yeah, głosząc. Tak. Okay, yeah. Then in verse 31. I 31. He admonishes them. Napominać, tak? Ze łzami, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. You know, there are many different ways of talking, aren't there? Czyli widzimy tutaj, że są różne sposoby, w jakie, na jakie można mówić. Right. We can teach. Możemy nauczać. We can exhort. Możemy napominać, zachęcać. We can encourage. Możemy nieść zachęcenie. So what Paul is saying, he used every way of talking as he brought the gospel to them. I tutaj właśnie Paweł to pokazuje, że on używał wszelkich sposobów mówienia wtedy, kiedy dzielił się Ewangelią. There wasn't just one way. Czy nie było tylko jednego sposobu? But everything was talking, talking, talking. Ale to wszystko były sposoby na mówienie. Bringing the word of God to them. Na sposoby na przynoszenie im Słowa Bożego. But let's say more than that. Jeszcze yeah. Możemy więcej powiedzieć? Verse 20 says he did it in every place. 20 werset mówi o tym, że on robił to w różnych miejscach, we wszystkich miejscach. He didn't just stand behind the pulpit and preach. Czyli nie zwiastował tylko za kazalnicy. He spoke in public and from house to house. Czyli on mówił i publicznie, i po domach. He did it publicly and privately. Czyli robił to i publicznie, i prywatnie. To a large group, a small group. Do dużych grup, do małych grup. He took every opportunity he could. On wykorzystywał każdą okazję, którą miał. Then look at verse 31. I popatrzmy na werset 31. Whew. How often did he do this? Jak często on to robił? Verse 31 says, remember that for 3 years I did not cease night or day to admonish every one of you with tears. Pamiętajcie, mówi w 31, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. This is a man who means business, doesn't he? To był człowiek, który naprawdę był bardzo poważnie podchodził do swojego zadania. 3 years. 3 lata. Night and day. We dnie i w nocy. Another way of saying all the time. To jest po prostu inny sposób do powiedzenia, że przez cały czas. He admonished them. On napominał ich. That means he would warn them. Czyli to znaczy też, że ich ostrzegał. Don't go this way. Nie idźcie tą drogą. It will lead to judgment. To będzie prowadziło do sądu. He did it with love, because tears were pouring down his face. I on robił to z miłością, dlatego że czytamy tutaj, że temu towarzyszyły jego łzy. I'll give you an illustration. It's preaching, isn't it? It's preaching. That's the method. Czyli tutaj mamy wiele ilustracji tego, jak się naucza, jak się zwiastuje. So let's ask ourselves, why preaching? Czyli zadajmy sobie teraz pytanie, dlaczego akurat tą metodą jest zwiastowanie, jest nauczanie? It's because preaching is the one thing by which sinners will be saved and churches will be established. Nothing else will do it. Ponieważ to jest jedyna rzecz, która sprawi, że grzesznicy będą się nawracali. Jedyna rzecz, która sprawi, że kościoły będą powstawały. Nic
Nic innego nie jest w stanie sprawić tych rzeczy. Educational facilities are good. Placówki edukacyjne są czymś dobrym. Hospitals are needed. Szpitale są czymś potrzebnym. We want people to rise up out of poverty. My chcemy, żeby ludzie podnosili się z ubóstwa. But the task of the church is to preach. Ale zadaniem Kościoła jest, zwiastować Słowo. Let me just give you two other things that are being used today, which are wrong. Pozwólcie, że podam wam przykład dwóch rzeczy, które są używane współcześnie, a które są niewłaściwe. There are those who tell us, unless you do signs and wonders, you'll never establish a church. Są tacy, którzy mówią nam, że jeśli nie ma cudów i znaków, to nigdy nie zostanie założony kościół. It was called, or is called, the third wave. To jest tak zwana trzecia fala charyzmatyczna. Don't expect anything unless there are signs and wonders. Ci ludzie mówią, że nie oczekuj niczego, jeśli nie będzie znaków i cudów. Now it's true that in Iconium there were signs and wonders. Prawdą jest, że w przypadku Iconium czytamy o właśnie cudach i znakach. They were done by the hands of the preachers. I one były czynione rękami tych, którzy zwiastowali. In fact, they're called apostles in verse 4. A i w czwartym wersecie ci nauczyciele są nazwani apostołami. It's true that the writer to the Hebrews. I prawdą jest także, że autor listu do Hebrajczyków. I hope I'm not jumping around too much for you. Mam nadzieję, że nie skaczę za bardzo po Biblii. The writer of the Hebrews in chapter 2. W Hebrajczyków w drugim rozdziale says, we heard the gospel and it was attested to us, or God bore witness by signs and wonders. W drugim rozdziale Hebrajczyków czytamy, że myśmy usłyszeli Ewangelię i ona była potwierdzona przez cuda i znaki. I want to say very clearly, this was in the apostolic period. Ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to dotyczy się właśnie tej ery apostołów. When there was no New Testament to read publicly. Kiedy nie było jeszcze Nowego Testamentu, który można było czytać publicznie. And these signs and wonders were almost totally confined to the apostles. I te znaki i cuda, one praktycznie wyłącznie były ograniczone do tych apostołów. I don't have time to prove that to you, but you have to read Acts to see that. Nie mam teraz czasu, żeby wam to wykazać, natomiast żeby to zobaczyć, musicie przeczytać Księgę Dziejów Apostolskich. But I want to tell you something that Jesus said. Ale chcę wam powiedzieć coś, co powiedział Pan Jezus. Do you remember that story about the rich man and Lazarus? Czy pamiętacie tą historię o bogaczu i Łazarzu? The rich man was suffering in hell. Ten bogacz, on cierpiał w piekle. And he said, won't you send Lazarus back to warn my brothers so they don't come and join me in hell? I on pytał, czy można by posłać Łazarza, żeby ostrzegł jego braci, żeby nie dołączyli do niego. And this is what Jesus replied. I Pan Jezus tak odpowiedział. If they don't hear Moses and the prophets, that's the written word, if they don't hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone rises from the dead. Jeśli, Pan Jezus powiedział, jeśli oni nie słuchają Mojżesza i proroków, co odnosi się do słowa, które było spisane w tamtym czasie, czyli jeśli nie słuchają Pisma, to nawet jeśli ktoś by przyszedł i czynił znaki i cuda, to też nie uwierzą. Signs and wonders never brought anyone to faith. By themselves, never. Znaki i cuda nigdy same w sobie nie doprowadziły nikogo do wiary. Then what was the greatest sign? Co było największym znakiem? Jesus rising from the dead. Zmartwychwstanie Jezusa. Did they believe? A czy uwierzyli w nie?
You remember when Lazarus was, another Lazarus now, that was raised from the dead? Czy pamiętacie drugiego Łazarza, ten, który został wzbudzony z martwych? Many, instead of believing, they said we got to put Lazarus to death. Wielu, and Jesus to death. Wielu, zamiast uwierzyć przez to, doszło do wniosku, że trzeba uśmiercić Łazarza i Pana Jezusa. And then people are using music, aren't they, today? I potem kolejna kwestia to, że ludzie używają muzyki. Endless music and singing. Że jest niekończąca się muzyka i niekończące się śpiewanie. To work with people's emotions. Po to, żeby działać, oddziaływać na emocje ludzkie. So that when the invitation is given, they will give in. Po to, żeby kiedy w końcu zostanie wystosowane zaproszenie, to żeby odpowiedzieli, zareagowali na nie. But it's the mind that must be addressed. Ale to umysł człowieka, umysł musi być poruszony. With the truth. Poruszony przez prawdę. And that's by preaching. A to dzieje się przez zwiastowanie słowa. And then the will must be addressed. I potem wola człowieka, ona musi być poruszona. On the Because the truth has been spoken. I ona jest poruszona, ona bywa poruszona z powodu tego, że prawda była głoszona. And that, my friends, is what the Holy Spirit delights to use. I to tego Duch Święty lubi, sprawia mu przyjemność wykorzystywać to. Remember, it's only by the working of the Holy Spirit that anyone can be saved. Musimy pamiętać, że słowo mówi, że tylko przez działanie Ducha Świętego ktokolwiek może być zbawiony. Like on the day of Pentecost. Tak jak w dzień Pięćdziesiąt Święta. Peter preached. Piotr zwiastował. And the people who heard were cut to the heart. I ludzie, którzy słuchali, byli poruszeni do głębi. And they cried out, what must we do to be saved? I oni zawołali, co mamy czynić, żeby być zbawionymi. That's why preaching. I z tego właśnie powodu tą metodą jest zwiastowanie słowa. I tak jak powiedziałem wcześniej, ci mężczyźni, którzy zajmowali się tym zwiastowaniem, oni wywrócili świat do góry nogami. What financial resources did they have? Jakie środki finansowe oni posiadali? Nothing. Nic nie mieli. Paul worked, didn't he, with his own hands. Paweł, on pracował własnymi rękami, to provide for himself and his companions. Żeby mieć środki na własne potrzeby i swoich towarzyszy. They didn't have the social media. Nie mieli tych, no, dziękuję bardzo, jestem za stary na te pojęcia. So they could advertise they're coming to a city. Czyli nie mieli takich nowoczesnych kanałów reklamy. You know, big posters there in the center of town. Też nie mieli billboardów, wielkich plakatów w tych miastach, że nadchodzą. They just came as unknown people and przyszli jako nieznani ludzie i zwiastowali. And the Lord used them, didn't he? I Pan ich używał ich. It was through the foolishness of preaching. To przez właśnie to głupstwo zwiastowania. The God saved those who believe. Pan Bóg zbawił tych, którzy uwierzyli. The gospel is the power of God to salvation. Ponieważ Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. The message of the cross is foolishness to the Greeks. A przesłanie o krzyżu jest głupstwem dla Greków. And a stumbling block to Jews. Obrazą, zgorszeniem dla Żydów. 1 Corinthians 1:23. But to those who are being called. Ale dla tych, którzy są powołani. 1 Corinthians 1:23-24. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. To those who are being called is Christ, the power of God and the wisdom of God. Dla powołanych Chrystus jest mocą Bożą i jest mądrością Bożą.
I'm happy I've got a bit of strength in my voice. Cieszę się, że jeszcze jest trochę siły w moim głosie. I'm sorry if that annoys you, but it encourages me. Przepraszam za trzasnięcia z mikrofonu. So who is to preach? Kolejne pytanie. Kto ma zajmować się głoszeniem słowa? Well, Acts 13. Dzieje 13 rozdział. Tells us that it's people who've been in leadership. Mówi o tym, że zajmowali się tym ci, którzy mieli funkcję przywódców. In fact, Barnabas and Saul were their original pastors. I tutaj Barnaba i Saul byli pierwotnie ich pastorami. We might say they were their best men. Tak by, jakby best men to jest na weselu, tak? O, to jest chyba to, wodziry, tak. You have in mind the wedding, at the wedding, the best man, at the wedding. No, nothing to do with wedding. Dobra, zapomnijcie to wszystko o weselu, czyli po prostu, tak jak Adam powiedział, najlepsi dostępni. Just say the most qualified, qualified. Najlepsze kwalifikacje, czyli którzy byli najlepsi do tego zadania. I live in Liverpool. Ja mieszkam w Liverpoolu. I've been involved in a church plant in a town called Warrington. Ja byłem zaangażowany w zakładanie kościoła w miasteczku Warrington. But the trouble is there's no leader there. Ale problem jest taki, że nie ma tam przywódcy tego kościoła. When I went first time, I had to introduce myself. Imagine. I kiedy tam pierwszy raz pojechałem, żeby się zapoznać z nimi? So the man who was organizing wouldn't lead it. To tam właśnie, że... Musiałem sam się przedstawić. Aha, sam musiał się przedstawić, bo ten, który prowadził spotkanie, nie był liderem, tak? Nie był w funkcji przywódcy. Sadly, it failed. It failed. Czyli tam to nie udało się, tak? To była pewnego rodzaju porażka w tym miasteczku. So I'm saying to you that Acts 13 gives us this picture of those who have already proved themselves. They're the ones to be sent out to plant churches. Czyli wracając do 13 rozdziału dziejów, widzimy, że ci, którzy są wysłani, to są ci, którzy już się sprawdzili, już pełnili rolę przywódców, liderów. Please, there's something else that's so important. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz tutaj. It's not just a matter of preaching ability. To nie jest tylko kwestia umiejętności zwiastowania słowa. It's a matter of godly living. Jest też bardzo istotna kwestia pobożnego życia. If you go back, well actually go on to Acts 20 that we looked at. Jeśli pójdziemy do przodu, do 20 rozdziału dziejów. Paul doesn't only speak about his speech. To Paweł nie odnosi się tylko do swojego głoszenia, swojej mowy. He speaks about his life. On odnosi się także do swojego życia. Just look at it. Spójrzmy na to. Werset 19. I serve the Lord with all humility. I ja służyłem Panu z całą pokorą. He served. And the attitude of a servant is humility. On służył. A postawa sługi to pokora. How did he show it? Jak okazywał to? One of the evidences was his tears. Jednym z dowodów były jego łzy. As he admonished everyone. Wtedy, kiedy on napominał wszystkich. A big boss doesn't cry, does he? Taki twardy szef, twardy przywódca nie okazuje łez. But one who is seeking to serve you might well cry. Ale ten, który ma postawę twojego sługi, może okazywać łzy. So Paul showed genuine love and concern for these people. Czyli Paweł tutaj on okazywał taką autentyczną troskę i dbałość o tych ludzi. Then, as he lived among them. I dalej, kiedy on żył pośród nich and he faced various trials.
i przechodził różne doświadczenia. He tells us in verse 19. Mówi o tym w 19 wersecie. His reaction showed what a Christian really is. To jego reakcje na te doświadczenia, one pokazywały, jakim naprawdę jest chrześcijaninem. You know, God's method is to send a messenger. Boża metoda to posłać tego, który będzie miał przesłanie, będzie zwiastował przesłanie. Not just to speak. I Boża metoda to jest nie tylko to, żeby ten ktoś mówił, but to live amongst the people. Ale żeby żył pośród ludzi. So they can see him. Żeby mogli go obserwować. And see how the word he preaches works out in practice. Żeby ci ludzie mogli zobaczyć, jak to słowo, które on głosi, jak ono działa w praktyce. That's what discipleship is, isn't it? Na tym, czyż nie, właśnie na tym polega uczniostwo? It's not a lecture room. To nie jest bycie wykładowcą. Where you get all the information. Wykładowcą, który tylko zbiera wszystkie informacje. You go cram it and write an exam. I po prostu trzeba opanować wszystkie te informacje po to, żeby zdać egzamin. Discipleship is where you live with your teacher. Uczniostwo polega na tym, że żyje się ze swoim nauczycielem. If you want to learn mechanics, jeśli chcesz zostać mechanikiem, you don't learn it just from a book, do you? To nie uczysz się tylko mechaniki z podręczników. You got to go to the machine. Musisz iść na praktyki, do maszyn. Take it apart, put it together again. Musisz rozbierać rzeczy, składać z powrotem. Again, a doctor doesn't learn just in the classroom. Tak samo lekarz nie uczy się tylko w szkole, na jakichś zajęciach. So this is true of preaching. I tak samo to dotyczy się też nauczania, zwiastowania. It's so vital that those who plant churches have the life that commends the gospel. Dlatego to jest tak istotne, żeby ci, którzy zakładają kościoły, mieli życie takie, które potwierdza słowo, które głoszą. Wydaje się, że przygotowałem trochę za dużo materiału do przekazania wam tego wieczoru. Yeah, I think we'll have to bring it to an end in a minute. So just one more thing there. Paul also worked hard. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, wskazać na to, że Paweł pracował ciężko. Paul was not what we call a sponge, you know that, you know the word? Tak, Paweł nie był darmozjadem, nie miał takiej postawy pasożyta. He supported himself. On utrzymywał samego siebie. So let's just ask this thing now as we finish for this evening. I na zakończenie zadajmy sobie jeszcze to jedno pytanie. What was the message that Paul spoke? Jakie było to przesłanie, które Paweł głosił? Again, look at chapter 20. Ponownie spójrzmy na rozdział 20. And he talks about many things. He says in verse 20, it was anything that was profitable. Which verse are you? Verse 20. Of chapter? I'm sorry. Acts chapter 20. Yeah? Thank you. Verse 20. 2020. Yes, 2020. czyli 20 werset 20 rozdziału. Chodzi o to, że zwiastował to, wszystko to, co pożyteczne. In verse 27, he calls it the whole counsel of God. W wersecie 27 nazywa to całą wolą Bożą. You know, the whole scripture is profitable, isn't it? My czytaliśmy dzisiaj, że całe pismo jest pożyteczne. And here's all that God has revealed. Tutaj jest wszystko to, co Bóg objawił. In verse 24, wersie 24, he says the gospel is about the grace of God. Mówi o tym, że Ewangelia jest o łasce Bożej. Świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. So when we talk about the doctrines of grace, we're quite correct, aren't we? Czyli kiedy mówimy o doktrynach łaski, to mamy bardzo dobre określenie. Grace is the key word. Łaska jest kluczowym słowem. In verse 25, werset 25, he talks about the kingdom.
mówi o królestwie. Christ is the king and he came to establish the kingdom of God. Chrystus jest królem i on przyszedł ustanowić królestwo Boże. And then in verse 21. Werset 21. He talks of repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ. Tutaj mówi o upamiętaniu się i o wierze w Pana naszego Jezusa. That's the basic message that's to be preached. To jest to podstawowe przesłanie. I commend this passage in Acts 20 to you. Ja polecam wam ten właśnie 20 rozdział Dziejów Apostolskich. You'll learn a lot from it. Tutaj naprawdę wiele możemy się z niego nauczyć. Then the exact message depends on your audience. I dalej już potem szczegóły przesłania będą zależały od odbiorców. The way Paul preached the Jews was different to the way he preached the Gentiles. Sposób, w jaki Paweł zwiastował Żydom, różnił się od tego, jak zwiastował poganom. To Jews, he would always start with the Old Testament scriptures. W przypadku Żydów zawsze zaczynał od Starego Testamentu. But you couldn't do that with the Gentiles. They didn't know them. Ale nie mógł tego robić w przypadku pogan, bo tego nie znali. So there's another basic principle of teaching. Dlatego, isn't there? Dlatego była wykorzystywana inna podstawowa zasada zwiastowania. You start with... Zaczyna się od czego? What people know. You go from the known. Zaczyna się tego, co ludzie, zaczyna się od tego, co ludzie znają. Zawsze od znanego do nieznanego. Any of you teachers here? Czy tutaj są nauczyciele, którzy... Czy ktoś powiedział, czego oczekuje Paweł, przepraszam, Kif w przypadku pogan, że czego Paweł zaczynał? Może ktoś powiedział, tylko nie słyszeliśmy. Bo Kif chyba oczekuje, że padnie odpowiedź z klucza. Czyli w przypadku Żydów Paweł zaczynał od tego, co znali, był tym Stary Testament. To the Gentiles you talk about general revelation or their idolatry. As he did in Acts 17. A w przypadku pogan zaczyna się od ogólnego objawienia, albo tak jak robił w 17 or 19? 17. Tak jak w 17 rozdziale dziejów, albo zaczyna się od ich bałwochwalstwa. But the message is always centered in Christ. Ale niezależnie od przypadku, przesłanie zawsze skupia się na Chrystusie. Christ crucified. Na Chrystusie ukrzyżowanym. And Christ risen from the dead. I Chrystusie, który powstał z martwych. So my friends, let me finish here. I pozwólcie, przyjaciele, że tutaj zakończę. Faith comes by hearing. Wiara pochodzi z słuchania. And hearing comes by the word of Christ. A słuchanie jest poprzez słowo Chrystusowe. Preaching is what establishes churches. Dlatego zwiastowanie słowa jest tym, co ustanawia kościoły. Thank you. God bless you. Dziękuję. Bożego błogosławieństwa.